Już w piątek 17 i w sobotę 18 maja odbędzie się 39. Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o laur Złotej Rybki. Pierwszego dnia o godzinie 12 rozpoczną się przedstawienia konkursowe szkół z Biskupca, Budr, Mrągowa, Ornety i Ostródy. Jak mówi Wojciech Hubacz, dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, w tym roku wyjątkowo konkurs odbędzie się w innym miejscu niż zwykle. W tym roku wyjątkowo nie będziemy świętować tego finału w Centrum Kultury, ponieważ tam odbywa się jeszcze remont. Dzięki życzliwości pani dyrektor z Szkoły Podstawowej nr 3 będziemy gościć w sali sportowej. Będzie rozstawiona scena, będzie wszystko świetnie przygotowane do tego, aby każdy mógł o godzinie 12, 17 maja zawitać na przedstawienia wszystkich zespołów. Dzień później, w sobotę o godzinie 10, rozpocznie się spektakl dla dzieci Morskie Opowieści w wykonaniu Gdańskiego Teatru Katarynka. To interaktywne przedstawienie wystawione będzie także w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Po nim nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 39. Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych o laur Złotej Rybki.